Dzień dobry, witam was w tym dzisiejszym pięknym dniu. Z tej strony Emil z kanałem Studio, witam was gorąco na spotkaniu Polska kontra Francja! Showmecz przed nami, dokładnie. Showmecz przed nami, po lewej stronie mamy Ela Zera, po prawej stronie mamy DNS-a. I teraz sprawa jest taka, to jest best of seven, czyli do czterech wygranych. Ale aby była pewność, jest to best of seven pomiędzy całymi krajami, a nie tylko tutaj naszymi ładnymi, pięknymi graczami, czyli DNS Laser grają jedną mapę i tak po kolei, tak po kolei, tak po kolei. DNS Laser będzie oczywiście jeszcze dzisiaj mana i będzie do tego wszystkiego z mana i będzie do tego jeszcze Nercio. Miał być Soul zamiast Nercia, ale Soul coś tam o hotkejach pisał. Nie wiem, o co chodzi i ogólnie rzecz mówiąc zrezygnował i Nercio wskoczył w to miejsce. No. Dokładnie. Tak to wygląda. Okej. Lecimy sobie grzecznie z tym. I co my tutaj dobrego będziemy mieli? Aktualnie jest Spawin Pool postawiony przez Ela Zera, ładnie, pięknie do przodu. Haczerka również dorzucona, więc ślicznie, ślicznie. No dobra. Powoli, powoli. Ale ja mam jakoś kamery, mówi Artur. No wiem, jakoś kamery jest bardzo fajna, też się strasznie z tego powodu cieszę. Pierwsza adeptka za chwileczkę będzie już gotowa i oczywiście skaucik poleci. Dobra, adeptka za chwilę będzie gotowa, żeby tutaj lekki scout i presję spróbować nałożyć, ale Quinn już dobrze ustawiony, więc nie ma problemu, że tutaj coś złego się stało. Aha, wjazd na tył i cienic, tylko zeskautował sobie uciek. Przypominam, że gramy na nowym balansie, to oznacza, że tak creep lekko znerfiony jest. Wolniej się rozprzestrzenia, a do tego wszystkiego królowe mają lekkiego nerfa, powiedzmy sobie, no zostały zmienione, już nie lecą od razu 125 punktów, a do tego wszystkiego lecą 75 z automatu i 50 punktów przez 7 sekund, jeśli się nie mylę, lecą. To jest akurat ciekawe, bo jeżeli ma nam zginąć na przykład Queen, to możemy szybciutko rzucić tą transfuzję na jakiegoś Roacha, który, no powiedzmy sobie, ma tylko tych obrażeń dostał właśnie 70 i potem Roach będzie obrywał i będzie cały czas leczony. Więc to jest dosyć ciekawe, moim zdaniem. Polska, Francja. Słuchaj, fajny taki showmeczek. Oczywiście jeszcze nie mamy tego naszego głównego turnieju Nation Wars, nie ma, czy będzie. Myślę, że będzie, ale kiedy będzie, tego jeszcze nie wiemy, pewnie na początku przyszłego roku. Albo co, ostatnio było w okolicach wakacji, jeśli się, nie, maj, czerwiec. Ale ładne, przepraszam, jestem bardzo ładny skin. No tutaj DNS, muszę powiedzieć, że pięknie to zagrał, wspaniale DNS to zagrał, jeżeli chodzi o steraty tych jednostek. Coś wspaniałego. Pierwsza klasa. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś tak ładnie tracił swoje Oracle, naprawdę. Bo to zwykle powinno wyglądać tak, że się podnosi Queena, wpada się w eko, zabija się ze 2-3 drony i ucieka się, a nie traci się jednostkę, tak jak to zrobił teraz DNS. Ale może stres, może nerwy, no. Kto wie, jak to tutaj wygląda. Okej, Hydralisk Den postawiony, ładnie, pięknie, czas na Link Hydra. Możliwe z przyjściem w Banelingi, zobaczymy. Na razie, jeśli chodzi o Polaka, zatrzymał się na 54 harweserach. Jest też taki bardzo fajny push na trzech bazach, właśnie na 50 paru dronkach i mam wrażenie, że to się może szykować, bo zauważcie, zwiększony zasięg dla Hydralisków. Żadnych nowych dron tutaj nie ma. 54 ogólnie na trzech bazach to jest tak trochę mało. Oczywiście, trzeba się pozbyć jeszcze Feniksów, które tutaj będą nakładały jakąś tą presję, będą upierdliwe, ale
Myślę, że spokojnie damy sobie radę. Bez większych problemów, mam przynajmniej taką skromną nadzieję. No i coś, zaczyna się podnoszenie. Zobaczmy, jakie są te raty. Na razie niewielkie, nawet tego Overlorda nie dał rady zabić. No tutaj mógł troszeczkę lepiej to jednak zagrać, nie ma co ukrywać. No ale co, jak mógł to lepiej zagrać tak naprawdę? Byłoby fajniej dla niego, gdyby zagrał lepiej. Dobra, oj, 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 oj. Owki niech się może tak z lekka, bezpiecznie cofną na z góry upatrzoną pozycję w okolicach Ler. No i teraz adeptki się zbierają. Popatrzmy, ile tego wszystkiego jest. 10 adeptek, 7 Feniksów. A, coś tutaj się będzie zaczynało dosyć ciekawego. Aha. Dobra, próba złapania. Przytrzyma tą armię i teraz jest bardzo ważny moment, żeby zabić jak najwięcej. O, wow, jeszcze Bane'y idealnie się tutaj władowały. Owszem, trochę tych Hydra, prawie wszystkie były tutaj ubite. Nie, dwie przeżyły, oberwą, ale i tak Polak się świetnie tu wybronił. 4 Hydry stracone za 10 adeptek. Panie, takie wymiany to ja lubię. To jest bardziej opłacalne niż kupować bank za złotówkę. Taka wymiana. No dobra, może nie bardziej, ale prawie. Oho. Okej. Lingi próbują się przedostać, co jest bardzo ciekawe. Immortal zostanie złapany, jeden drugiego też mógłby dorwać. Ja nie wiem, czy on nie powinien podnieść tych Immortali, o to właśnie chodziło. W ostatniej chwili podnieść Immortale, żeby je tutaj uratować. I zauważcie, że teraz, kiedy jednostki są podniesione, Shield Battery w międzyczasie leczy. Shield Battery tutaj jak najbardziej leczy podniesione jednostki. Jeszcze raz wjazd? Nie. Tak zwany wsteczny by się tutaj przydał. Force Fieldy zablokowało, ale też pamiętajmy, bardzo mocno oberwały te dwa Immortale, później będzie łatwiej się ich pozbyć. Polak już no, na 51 Harvesterach, więc jak mówiłem, to idzie ten push, idzie ten all-in częściowy. No, łapie go, coś tu powinien jednak wybić. Zobaczcie, laser, dwa razy większa armia w tej chwili, jeszcze Banelingi naprzód, spokojnie, zaraz się połączy ze sobą. No i Polska tutaj lekką miazgę będzie sprzedawała, Banelingi na tył, co będzie fajne, od przy okazji tworzy Warp Gate'a. Do przodu, Hyderki, lać przeciwnika. Ubijać jest, pięknie, wspaniale, GG. Proszę Państwa, 1-0 w tym spotkaniu, Polska kontra Francja.